Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, a także człowiek, Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. A także Chyba człowiek, za szybko się wciąłem. ale nie ma problemu, ale także człowiek, który na własnej skórze poznał, jak wyglądała dobra zmiana, bo zdaje się, że ma pan przygody zarówno z Maciejem Wąsikiem, który został przyłapany na inwigilowaniu pana nielegalnym, jak też z prokuraturą Ziobry. Zanim do tego wątku jednak przejdziemy, parę słów poproszę o raporcie, który państwo przygotowaliście na początku października. Jest to raport Fundacji Dialog i Stowarzyszenia Sędziów Temis, który... Otwarty dialog. Tak, otwarty dialog, który zbiera te najbardziej jaskrawe przykłady nielegalnych działań. Czy może pan wymienić, bo to jest tego no bardzo dużo, nie będziemy tutaj czytać całego raportu, które z nich są najbardziej jaskrawe, pokazują, co PiS zrobił, co PiS z Ziobro, Zjednoczona Prawica, tak zwane ZIEP-y, jak my to popularnie nazywamy, co zrobili z polską praworządnością, z polskim prawem? Jeżeli chodzi o nasz raport, to opublikowaliśmy go 9 października, wtedy też był dzień premiery na konferencji OBWE w Warszawie. Faktycznie wspierali nas tutaj sędziowie ze stowarzyszenia Temis, ale nie tylko, ponieważ również prokurator Ewa Wrzosek ze stowarzyszenia Lex Super Omnia w tym uczestniczyła i mieliśmy też przyjemność współpracować z Ośrodkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z racji na ich dosyć szerokie, ponieważ oni inicjują bardzo dużo postępowań albo starają się zainicjować w prokuraturze i mają potem dużo przepychanek, mówiąc kolokwialnie, w sądach, więc również korzystaliśmy z ich wiedzy i też wspierało nas stowarzyszenie, nie stowarzyszenie, przepraszam, ale ruch Fundacja Obywateli RP i taka komórka Oby Pomoc, która zajmowała się pomocą w ostatnich latach uczestnikom protestów społecznych antyrządowych. Także w takim gronie mniej więcej tutaj współpracowaliśmy. Przypadków zapytał pan, ile jest, które są najbardziej drastyczne. Otóż mamy ich około 70 i zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To rzeczywiście była dosyć duża praca, którą musieliśmy wykonać, żeby zweryfikować informacje, żeby to wszystko opisać. I teraz struktura raportu jest taka, że mamy część pierwszą poświęconą złośliwemu, dosłownie z angielskiego tłumacząc, bo też w języku angielskim ten raport wydaliśmy głównie na użytek zewnętrzny, złośliwemu ściganiu oponentów władzy i też osób czy podmiotów, które władzy były niewygodne, władzy politycznej w ostatnich latach z tego czy innego powodu, a część druga dotyczy tych śledztw, których nigdy nie było albo które przedwcześnie zostały zamknięte w związku z tym, że ich prowadzenie byłoby nie na rękę prokuraturze. I teraz przypadków jest około 70, bohaterów i antybohaterów jest wiele więcej, bo niektóre mają charakter kolektywny, jeżeli chodzi o pokrzywdzonych, poszkodowanych w tych śledztwach. Czy też jak mówimy o antybohaterach, to oczywiście jest śmietanka, tutaj złośliwie powiem, polskiej prokuratury z panem Ziobrą na szczycie, pod nim panem Święczkowskim do niedawna, od jakiegoś czasu panem Barskim i potem idziemy przez prokuraturę krajową, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który się zajmuje zwalczaniem niewygodnych prokuratorów właśnie, niepokornych i niezależnych sędziów, przez wszystkie szczeble, region, okręg, aż do prokurator rejonowych w całym kraju. I staraliśmy się, żeby możliwie przy naszych ograniczonych zasobach ta liczba, te 70 przypadków, żeby one były w jakiś sposób reprezentatywne. To znaczy, żeby tutaj objąć zarówno prześladowanych aktywistów, atakowanych przedsiębiorców, gnębionych sędziów i prokuratorów, dziennikarzy i też, jak powiedziałaby młodzież, takie ofiary randomowe. To jest przypadkowe typu kierowca Sajczęto, który dosłownie ich przenośni, tutaj popadł na kurs kolizyjny z rządem, konkretnie z panią premier Szydło pewnego pięknego dnia. Także to są te przypadki, jeżeli chodzi o taką strukturę też naszego raportu, a jeżeli chodzi o drastyczne, tutaj wiem, że do końca nie odpowiedziałem na pytanie. Ja osobiście pamiętam dobrze case przedsiębiorców, którym poświęciliśmy sporo uwagi, bo nie znaliśmy ich wcześniej. Natomiast na przykład przypadek Piotra
Osieckiego, z którego zrobiono kozła ofiarnego w aferze GetBack, po to, żeby odciągnąć uwagę od Morawieckich, w tym od Kornela Morawieckiego, który jeszcze wtedy za życia lobbował swojego syna, żeby GetBack ratować. Chociażby również tam swoją rolę odegrał pan Borys, szef, też przyjaciel Morawieckiego i szef Polskiego Funduszu Rozwoju, także tam były takie konteksty polityczne. Natomiast czemu sprawa jest drastyczna? Otóż dlatego, że Piotr Osiecki spędził 9 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, w areszcie, natomiast nie jednym ciągiem, ponieważ był zatrzymywany trzykrotnie. I tutaj uwaga, na podstawie tych samych zarzutów. To jest sprawa bezprecedensowa, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. To jest oczywiście nielegalne i też kaucja, za jaką ostatecznie został zwolniony, to było przeszło 120 milionów złotych. Także to była kaucja nie tylko rekordowa w historii w naszym kraju najnowszej, ale również kaucja, którą Bernard Madoff, taki słynny, niektórzy pewnie tutaj widzowie pamiętają, 2008 rok i kryzys finansowy, malwersant z drugiej strony oceanu, aż takiego haraczu nie musiał wtedy wnosić, żeby się wykupić. Także to jest jeden z przypadków i mogę tutaj oczywiście kontynuować. No tak, ale to były to właśnie, to pan wymienił przykład, ale właśnie może jakieś jeszcze oprócz pana Piotra Osieckiego przykłady. No na pewno jest tam ten przykład Romana Giertycha, on jest dosyć znany, ale mamy również jakieś takie mniej. Może coś się panu rzuciło w oczy, co pokazuje, że każdy z ludzi może być, no to poniekąd też podaje przykład, ale to pana Kościelniaka, ale to na wolności, to henękany, trochę się stawiał, nie chciał przyjąć winy. Co jest takie charakterystyczne w tej działaniu tej politycznej prokuratury? Jeżeli chodzi o przypadki, charakterystyczne jest to, że mamy na przykład takie zjawisko z angielska określając victim blaming, czyli to, że z ofiary robi się, z pokrzywdzonego względnie, robi się sprawcę jakiegoś przestępstwa. I tutaj te sprawy mogą być drastyczne, tak jak te historie aresztowe i na przykład konsekwencje dla życia rodzinnego, tak jak Piotr Osiecki, który na przykład też rodzinnie ze względu na dzieci też poniósł tutaj pewne konsekwencje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takiej absurdalności i znowuż tego przepoczwarzania ofiary na sprawcę, to charakterystyczny jest przypadek Andrzeja Majdana. To był aktywista Komitetu Obrony Demokracji, który jeszcze w 2017 roku został w Radomiu na jednej z manifestacji pokojowych zresztą prodemokratycznych zaatakowany przez grupkę Wszechpolaków. Został skopany dosłownie, a potem prokurator bardzo uporczywie starała się z niego zrobić tutaj osobę przemocową, która sprowokowała to zajście i dostał zarzuty udziału w bójce. Także ta sprawa się toczyła potem przez parę lat, doszła do Sądu Najwyższego. Majdan oczywiście został uniewinniony, natomiast to ciąganie go po prokuratorach, po sądach kilkuletnie, on to też ma swoją angielską nazwę, legal harassment, czyli takie nękanie prawne, nękanie prawem. I to są tego typu przypadki. Jak jesteśmy przy aktywistach, to głośne też były okresowo sprawy babci Kasi, bo są takie osoby jak babcia Kasia czy jak Marta Lempart, które mają takich spraw związanych z protestami ulicznymi po kilkadziesiąt, a może nawet już powyżej setki, czy też Paweł Kasprzak chociażby z Obywateli RP. Ja też pewnie miałem dobrych kilkadziesiąt licznik dawno temu, już gdzieś tą rachubę straciłem. Natomiast babcia Kasia też na przykład została kiedyś poturbowana dosyć mocno, oględnie mówiąc, przez policję i potem też miała jeden z takich klasycznych zarzutów z artykułu 222 kodeksu karnego, czyli naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Jak jesteśmy znowuż przy aktywistach, to są takie typowe zarzuty stawiane na potęgę, które były stawiane w ostatnich latach. Mam nadzieję, że teraz to już się zmieni, chociaż jeszcze rząd się nie zmienił i zobaczymy, jak tutaj to przekazanie władzy będzie przebiegało. Natomiast były takie zarzuty stawiane na potęgę, gdzie osoby aktywistyczne były bite przez policję, dostawały gazem łzawiącym,
czy pieprzowym, tak, pomiędzy oczy, czy też w oczy, i potem miały zarzuty napaści na funkcjonariuszy. Dalej, zarzuty absurdalne naruszenia miru domowego, uwaga kogo? Marszałka Sejmu albo ministra kultury w przypadku protestów na dachu Kordegardy naprzeciwko pałacu Namiestnikowskiego. Co jeszcze? Oczywiście zakłócanie ruchu, zaśmiecanie przestrzeni publicznej. I tutaj też był taki głośny swego czasu zarzut i też on trochę może przejdzie do takiej historii. Tak już nie chcę tutaj za bardzo ambitnie do tego podchodzić, ale powiedzmy, że w piękną mowę wygłosił, która rzeczywiście szerokim echem się odbiła, obrończo mecenas Stępiński na procesie Maćka Bajkowskiego. To był też aktywista z namiotów pod Sejmem, Obywatele Solidarnie w akcji. To była taka komórka aktywistyczna i Bajkowski wyświetlił kiedyś projektorem, proszę sobie wyobrazić, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego taki napis, że zdradza ojczyznę, kto łamie jej najwyższe prawo. I otrzymał zarzuty właśnie zaśmiecania przestrzeni publicznej, został uniewinniony. Zresztą zrobił to taki słynny w owym czasie sędzia Biliński, bo tu wszędzie tak jakby narracyjnie na to spojrzeć, to rzeczywiście mamy te same postaci właśnie tych aktywistów, tych prokuratorów, sędziów, dobrych i złych. I na przykład Biliński też był takim sędzią, który w sądzie rejonowym w Warszawie, dla Warszawy Śródmieścia orzekał, miał często sprawy aktywistów i z reguły ich uniewinniał i dawał takie bardzo mocne, często z powołaniem się na konstytucję, uzasadnienia, w związku z czym też był znienawidzony i w końcu go przeniesiono z wydziału karnego do wydziału rodzinnego, jeśli się nie mylę, w ten sposób został odsunięty od orzekania. Także jeżeli jesteśmy jeszcze tutaj przy przypadkach, co ciekawszych, no sprawa bardzo charakterystyczna dotyczy Przemka Krycha, również przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, który był założycielem, jest założycielem, ale kierował funduszem Griffin Real Estate. I tutaj jest to o tyle ciekawe, ponieważ to też pokazuje, że nie zawsze chodzi o przeszkody natury politycznej, tak jak powiedzmy ze mną, że mnie, nie wiem, Kaczyński czy Ziobro mają prawo nie lubić, tak jak pana chociażby, bo mamy niewyparzony język i mówimy i piszemy jakieś rzeczy, które im się nie podobają. Natomiast w przypadku Krycha to motywacja miała też charakter materialny, finansowy i mieliśmy do czynienia z propozycją korupcyjną. Także ja często mówiłem... Tak, i tutaj może, pan, tego, może pan przypomni, bo to jest bardzo ciekawy przypadek, a może ja... Do tego zmierzam i tutaj przechodzimy do tego, że pewnego dnia do Przemysława Krycha przyszedł taki szemrany biznesmen ze Śląska, który się powoływał na wpływy w prokuraturze i w służbach. Najprawdopodobniej w CBA, ABW, ciężko dokładnie powiedzieć, i twierdził, że jeżeli w 1,5 miliona złotych on nie otrzyma, żeby te problemy załatwić, bo te służby się miały i prokuratura interesować Krychem i jego spółkami, to będzie miał kłopoty. Krych, kolokwialnie mówiąc, spuścił go na drzewo, myślał, że blefuje, natomiast po paru tygodniach, jeśli dobrze pamiętam, znalazł się w areszcie, został zatrzymany i postawiono mu zarzuty, uwaga jakie, no właśnie korupcyjne, że miał kiedyś poprzez darowizny na fundację dobroczynną senatora w Koguta, który zresztą był z PiS-em, ale był skonfliktowany tam lokalnie w Małopolsce z inną frakcją, chyba właśnie taką grupą od Ziobry, to też był gdzieś tam szykanowany i próbowano wplątać Krycha w to, że rzekomo te darowizny, którą przez wiele lat udzielał Fundacji Krycha, kiedy jeszcze PiS był w opozycji, to miało właśnie służyć odniesieniu jakichś korzyści biznesowych przez niego. I ponieważ niestety, z czym ja się też zderzyłem boleśnie w czerwcu 2021 roku, polskie sądy po prostu masowo akceptują wnioski aresztowe prokuratury, niezależnie bardzo często od meritum i tylko sama powaga zarzutów tutaj jest taką okolicznością z reguły przesądzającą o tym, czyli zależy to od prokuratora tak naprawdę, jakie postawi zarzuty, jakie są sankcje w związku z danymi zarzutami związane, bo im te sankcje są poważniejsze, tym automatycznie prokurator wywodzi, a sąd zazwyczaj się do tego przychyla, że jest poważniejsze ryzyko matactwa i takiego delikwenta czy delikwentkę czuje się w obowiązku, żeby zapuszkować. Dlatego niestety te areszty tymczasowe to jest też plaga i patologia. To oczywiście przed PiS-em też miało miejsce, natomiast zapisu
Tak, jest dużo więcej kierowanych wniosków aresztowych, więc tutaj skala jest dużo większa. Natomiast ten odsetek jest podobny, to jest powyżej 90% konsekwentnie. I kiedy ja sobie to uświadomiłem, to stwierdziłem, że to jest przecież na poziomie Rosji czy Kazachstanu. A jesteśmy niby demokratycznym, no właśnie, to tak teraz nie wiadomo, czy jesteśmy już demokratycznym, czy może niedługo będziemy, czy byliśmy półdemokratycznym krajem za PiS-u, coraz mniej w ostatnich latach. No ale jednak nie byliśmy Kazachstanem czy Rosją, państwo członkowskie Unii Europejskiej, a okazuje się, że sam fakt postawienia takich zarzutów, i to wcale nie jakichś, powiedzmy, typowo kryminalnych, jeżeli chodzi o sprawcę jakiejś napaści, czy nie wiem, gwałciciela, dajmy na to, tylko w zarzuty czysto takie białokołnierzykowe, tak, przestępstwa gospodarcze, które często są bardzo skomplikowane i które często też kompetencyjnie przerastają. To jest taka kolejna uwaga, też taki wniosek, który można wyciągnąć z lektury naszego raportu i my to zawarliśmy w podsumowaniu, jeżeli chodzi o takie systemowe dysfunkcje, że nasi prokuratorzy i sędziowie w naszym pięknym kraju po prostu nie mają kompetencji takich podstawowych, rachunkowych czy no, biznesowych, ogólnie mówiąc, prawa handlowego i w ogóle, żeby zajmować się przestępstwami gospodarczymi. A jak czegoś nie rozumieją, to tym gorzej oczywiście tutaj dla podejrzanego czy oskarżonego. I to są tego typu właśnie przypadki, tego typu patologie. Wcześniej jak rozmawialiśmy, to wspominałem też o tym, że mamy areszty no, tymczasowe, które trwają długo i no, powszechnie się określa mianem aresztów wydobywczych. To też jest praktyka we wschodnim stylu. To, że Osiecki trafiał 3 razy do aresztu, to myślę jest na bazie tych samych zarzutów też wystarczająco wymowne. Krych chyba 5,5 roku spędził w areszcie, jeśli się nie mylę w tym momencie. I naprawdę nie jest trudno do tego aresztu trafić. Ja spędziłem tylko 3 tygodnie. Wyszedłbym za kaucją wcześniej, gdyby nie to, że dzień przed moim zatrzymaniem, a czasami są to właśnie takie ciekawe koincydencje, weszły w życie nowe przepisy, które dawały prokuratorowi prawo do tego, żeby jego sprzeciw od zastosowania o zwolnienia takiego delikwenta jak ja w owej sytuacji za kaucją przez sąd był sprzeciwem skutecznym. To znaczy, że dopóki sąd drugiej instancji się wtedy nie zebrał, to ja musiałem czekać w areszcie śledczym w Lublinie wtedy przez 3 tygodnie, więc nie jakoś bardzo długo. Natomiast no powiedzmy, że już to doświadczenie aresztowe mam na koncie. Jeżeli chodzi o aktywistów, o te przestępstwa. Właśnie to powiedzmy tak sobie mówiłem, wyraźnie. Oni zrobili taką mechanizm. Ja w ogóle patrząc na te sprawy, analizując je przez kilka lat, też mając mojego współprowadzącego Tomasza Szwajgera, który spędził 2 lata w aresztach tymczasowych, gdzie tak naprawdę tworzy się z tych aresztów formę kary. To jest taki, ten areszt wydobywczy to jest w zasadzie kara, bo jeżeli ktoś 2 lata bez procesu siedzi, w jakichś różnych sprawach, to ma to taki wymiar, szczególnie pojawiały się te same zarzuty. Jest odcięcie od komunikacji z otoczeniem pod pozorem że szkodzi śledztwu kontakt zatrzymanego z otoczeniem. I na przykład w wypadku Tomka Szwajgierta to było 12 miesięcy bez telefonu i bez widzenia się z rodziną, z nikim. Zero kontaktu, tylko i wyłącznie prawo do kontaktu z adwokatem, co zgodnie z polskim prawem nawet, wszystko co powyżej 5 roku jest nielegalne, a międzynarodowe organizacje uważają, których Polska ratyfikowała tam różne konwencje, uważają tego typu postępowanie za tortury. I czy z tego co pan ma, czy nie wychodzi z tego całego waszego analizy, że mieliśmy do czynienia z systemowym stworzeniem takich obcęg, bo ja jeszcze do tego dorzucę możliwość wykorzystywania dowodów z przestępstwa, które uchwalono w 2016 roku. Tak jest, tak zwane owoce zatrutego drzewa. Tak. Możliwość przeglądania naszych kont już w tej chwili na żądanie, bo kiedyś trzeba było mieć zarzuty, dzisiaj, od 1 lipca 2022 roku byle urzędnik skarbowy z tytułem naczelnika może wejść, nie musi się usprawiedliwiać, po prostu może sobie przejść i przejrzeć konta. Czyli mamy po prostu gigantyczne wzmocnienie represji, aparatu represji, czyli właśnie tak jak pan powiedział, pan mówił o tym, że te wnioski, one są klepane jak były 90%. Tak, tylko że teraz mamy już, było
około 4,5 tysiąca osób w aresztach, teraz jest prawie dwa razy więcej tych tymczasowych, czyli ewidentnie nie polepszyła się wykrywalność przestępstw, nie polepszyły się inne rzeczy. To jest taka, ja mam wrażenie, że to jest takie systemowe wyniszczanie ludzi. Pan wspomniał pana Przemysława Krycha, to nie było 1,5 miliona złotych, to było 1,5 miliona euro. To jest o tyle ciekawe, że my z naszych mamy, że w tamtym czasie do dwóch jeszcze obok pana Krycha. Czyli... Nie jestem pewien, ale być ja może ma jestem. Pan rację. Ja jestem pewien, to jest właśnie 5, bo mamy było... za dużo tych case'ów, także 5 być milionów, bo to było może. 5, bo to było około 5 milionów złotych, nawet trochę więcej. I pojawiła się ta magiczna kwota, jeszcze nam w dwóch analogicznych wypadkach, czyli w sumie z panem Krychem to trzech, gdzie przedsiębiorcy dostali też taką propozycję. Zrzuć się i nie masz kłopotów. I w jednym wypadku facet zapłacił te 5 milionów, on mi o tym opowiadał. W drugim wypadku facet nie zapłacił i trafił. Ten, który zapłacił, nie poszedł siedzieć. Więc to jest taka... Na czym moje pytanie? Czy PiS stworzył taki właśnie rosyjski, czy to była mechanika planowa, że mamy po prostu aparat, którym dojeżdżamy biznesmenów, aktywistów, tak jak pan mówi, takich jak pan, ludzi no, po prostu niewygodnych dla rządu? No to jest dobre pytanie. Pytanie, co znaczy PiS? Natomiast tutaj wszystko gdzieś w centrum tego systemu patologicznego wskazuje na to, że mamy pana Ziobro, prawda, który tutaj pociągał za sznurki. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, no to musiało pewnie istnieć jakiegoś rodzaju przyzwolenie lub taka świadoma ślepota, jeżeli chodzi o takie uwłaszczanie się, powiedzmy, na tych zasobach państwa. No to oczywiście spółki Skarbu Państwa od razu wchodzą w grę, ale również nadużywania władzy w różny sposób przez funkcjonariuszy w prokuraturze czy służbach, po to, żeby podtrzymywać ich morale. To wtedy musiała być taka dyspozycja polityczna, żeby oni mogli się bogacić, prawda? Tutaj w różny sposób, chociażby stosując takie wymuszenia skierowane do przedsiębiorców. I teraz, jeżeli chodzi o Ziobrę, to tyle jest to ciekawe, ponieważ wiemy ze sprawy Przemka Krycha i też są inne sprawy, ja nie o wszystkich tutaj jestem upoważniony, żeby też mówić otwarcie. Przemysław Krych o tym mówi otwarcie, udzielił kiedyś wywiadu dla Onetu. I tutaj wszystkie te nazwiska są jasne, jeżeli chodzi też o osoby zaangażowane. I tam się też pojawia tutaj, powiedzmy, koniec tej historii, kiedy już Krych był na wolności, to pojawił się Adam Hoffman, który już wtedy zaczął twierdzić, że mogło dojść do jakiegoś tutaj jednak nieporozumienia i że te problemy można rozwiązać, ale konieczna będzie kolacja z Patrycją Kotecką Ziobro i z jej mężem. Także tutaj no, wydaje się, że rzeczywiście gdzieś na samym szczycie tej piramidki no, idąc za tym, musiała być wiedza, musiały być pewne dyspozycje i taki system korupcyjny chyba zaczynał być wdrażany. Że pan Przemysław Krych otrzymał propozycję od Adama Hoffmana jedzenia... Pan nie słyszał? Nie, bo ja nie słyszałem, więc chciałem tylko upewnić się. Tak, mamy to w raporcie. Hoffman się pojawił, twierdząc, że mogło dojść do jakiegoś nieporozumienia, że my cię wzięliśmy, czy tam oni cię wzięli za kieszonkowego oligarchę i chcieli cię udupić, brzydko mówiąc. Natomiast rzeczywiście ty miałeś te spółki z amerykańskim kapitałem, tam byli inwestorzy za oceanu w jego funduszach i w związku z tym ja zaaranżuję taką kolację i porozmawiałem o tych problemach, co teraz można z tym zrobić. Znowu Krych odesłał go na drzewo, powiedział o tym publicznie i teraz uwaga, co zrobiła prokuratura? Czy wszczęła jakieś postępowanie? Tak, ale czy ono było skierowane przeciwko, czy w kierunku chociażby Hoffmana i w państwa Ziobrów? No nie. A na celowniku znowu się znalazł Krych, któremu no, nie postawiono zarzutu, ale prowadzono to śledztwo chyba dalej. Ono gdzieś się toczy w kierunku tworzenia fałszywych dowodów za pomocą wypowiedzi prasowych. Czyli to jest też bardzo charakterystyczne dla prokuratury Ziobry. Tak, no bo mieliśmy teraz przykład podobny. Pan Paweł Wojtunik, człowiek wielce doświadczony w pracy Dokładnie. Dla Miaru Sprawiedliwości, bo był dyrektorem współtworzącym CBŚ, był człowiekiem, który przejmował i można powiedzieć cywilizował CBA po Mariuszu Kamińskim. No, człowiek ważący słowa, no, powiedział, zadał cztery pytania.
które bardzo ważkie, czy dochodziło do łamania prawa, czy zarządzono masową inwigilację opozycji, żeby ułatwić PiS-owi utrzymanie władzy. No zamiast odpowiedzi właśnie dostał postępowanie prokuratorskie, najpierw z 212, co się okazało, że panowie kiedyś chcieli zmienić 212 na ściganie z prokuratury, ale chyba nie zauważyli, że jednak im się nie udało tego zmienić i to znaczy jest to możliwe, kiedy prokuratura dostrzeże interes społeczny, czy też kiedy, tak jak chyba Wojtunik to skomentował parę dni temu na Twitterze, nie przepraszam, nie Paweł Wojtunik, tylko Krzysztof Parchimowicz, znany prokurator, były szef Lex Super Omnia, który powiedział, że tak, prokurator może się włączyć do takiego postępowania wtedy, kiedy skarżący jest nieporadny. I tutaj chodzi rzeczywiście o osoby niepełnosprawne intelektualnie na przykład, czy w jakiś sposób będące na gorszej pozycji. I to też nie jest precedens, ponieważ mój kolega z Fundacji Marcin Mycielski jest ścigany to jest prywatno-skargowe oczywiście oskarżenie przez Jarosława Kaczyńskiego, też chyba od jakichś 2-3 lat. Za wpis na Twitterze, bo Marcin był jednym z redaktorów Soku z Buraka i kiedyś zadał na Twitterze też o pytanie, co ciekawe, nawet nie twierdzenie to było, tylko pytanie, czy Kaczyński się zaszczepił poza kolejnością, skoro nie nosi maseczki, tak chyba wtedy w Sejmie, kiedy wszyscy jeszcze byli obowiązani i Kaczyński poszedł z tym do prokuratury, znaczy powinien pójść do sądu, ale też prokuratura tutaj bardzo szybko się włączyła i uznała, że jest faktycznie interes w tym publiczny, społeczny, żeby pomóc Kaczyńskiemu ścigać Mycielskiego tutaj w Brukseli za pomocą europejskiego nakazu dochodzeniowego, czyli sprawa też się zrobiła już międzynarodowa. Belgijska policja tutaj mojego kolegę przesłuchiwała i też robili takie bardzo okrągłe oczy, bo próbowali właśnie zrozumieć, co się dzieje w Polsce i o co chodzi, że tutaj za tweeta szef partii rządzącej z wykorzystaniem polskiej prokuratury i rękoma belgijskiej policji próbuje dochodzić sprawiedliwości w taki sposób. Ale sam pan może teraz opowiedzieć o swoich przygodach, bo znamy dwie odsłony, albo nawet trzy publiczne. Pierwsza to, że próbowano zrobić z pana i z pana żony rosyjskich agentów. Nieskutecznie, bo ten zakaz upadł i z kolei Maciej Wąsik, który próbował bronić się tymi ustaleniami, no jakoś przed sądem pierwszej instancji w procesie ochrony dóbr osobistych, nie dał rady, musiał, przegrał, no teraz czekamy na apelację, ale to się łączy jeszcze z, ja teraz jeszcze mówię abstrahując od pańskiej sprawy, o której pan wspominał, o tych 3 tygodniach aresztu, to sobie zostawimy na koniec, ale bo to, czy mamy tą sprawę, w których najpierw ogłoszono Fundację Otwarty Dialog, no de facto rosyjską agenturą w Polsce i zakaz wjazdu dla właśnie pana żony, dla Ludmiły Kozłowskiej. Potem mieliśmy do czynienia z pana sporem z nim odnośnie, no pozwaliście go, nie potrafił tego udowodnić. I trzecia odsłona, polski holding hotelowy, no wszyscy patrzyliśmy łącznie ze mną, a dużo widziałem jako, bo ja ponad ćwierć wieku wykonuję ten zawód, to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś publicznie powiedział, że no tak, rozmawiałem z koordynatorem, nagrywałem go, chciał, żebym ustawiał pokój, taki Big Brothera pod pana, czyli po prostu kamery, nagrywanie. Po kolei, przepraszam, bo to może powinienem tego, po kolei, te trzy sprawy, jak to się łączy? Czy pan złożył jakieś doniesienie teraz pewnie, bo chyba słyszałem, że po tym oświadczeniu pana Zielińskiego, zdaje się, to było... Ziółkowskiego, to może od końca, jeżeli chodzi o tę sprawę dotyczącą podsłuchów, złożyłem zawiadomienie do prokuratury w kwietniu albo w maju, już nie pamiętam, do tej pory nie ma śledztwa. Teraz proszę zobaczyć, jak gorliwie, jak szybko reaguje prokuratura w przypadku słów pana Wojtunika, a do tej pory śledztwa nie ma, podobnie jak było z Birkfellnerem chociażby i kazus dwóch wież. Swego czasu. Wszystkie terminy tutaj mijają i cały czas jesteśmy na etapie postępowania no, sprawdzającego, tak zwanych czynności sprawdzających i prokurator się zarzekał na przesłuchaniu mnie jako zawiadamiającego. Byłem tam z adwokatem, że on tutaj lada dzień to śledztwo będzie wszczynał i nie wszczął go do tej pory. Też obstawialiśmy, że czeka na wynik wyborów. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. I też tutaj ciekawe jest to,
że z tego, co wiemy, bo te informacje tutaj krążą na różne strony i tak jak wcześniej w naszej rozmowie zauważyliśmy, że te nasze struktury, one są i straszne, i śmieszne, prawda, i wcale nie są szczelne, to rzeczywiście tam jakiś ping-pong też miał się toczyć podobno pomiędzy prokuraturą a ABW, która dostawała pytania z prokuratury, czy takie czynności były względem mnie prowadzone i miała odpowiadać, że tutaj nie do końca oni rozumieją w ogóle o co chodzi, proszę o doprecyzowanie i to była chyba taka gra na czas, żeby wymieniać korespondencję i wtedy i ABW była zadowolona, bo się nie tłumaczyła, a prokurator też był zadowolony, bo miał zawsze powiedzieć, że jeszcze nie dostał informacji jakichś konkretnych z agencji, w związku z czym nie ma decyzji o wszczęciu śledztwa. Chociaż mimo tego dowody już były bardzo mocne, bo mieliśmy tutaj świadka, mieliśmy notarialne jego zeznania, które też zostały przedłożone, nagranie rozmowy z tym świadkiem w gronie kilku osób, różnego rodzaju wypowiedzi też medialne i też to, co odkrył redaktor Czuchnowski w Gazecie Wyborczej. Też były maile dotyczące afery podsłuchowej z udziałem też naszego sygnalisty, pana Ziółkowskiego, czyli byłego kierownika do spraw bezpieczeństwa w polskim holdingu hotelowym. Natomiast to był taki jakby równoległy wątek podsłuchiwania właśnie w obiektach holdingu hotelowego polityków Platformy Obywatelskiej na spotkaniu, uwaga z kim, ze Światłaną Cichanouską. I tutaj rzeczywiście poufna rozmowa z kolei ujawniła taką korespondencję, więc mimo tego materiału dowodowego śledztwa nie ma. Prokurator też chyba nie jest przypadkowy, który prowadzi to śledztwo, bo to jest ten sam, który stawiał panu Żulczykowi, to jest też jeden z bohaterów naszego raportu, zresztą Paweł Wojtunik, którego już wymieniliśmy również, dostał te zarzuty za debila, tak, prawda, mówiąc wprost, jeżeli chodzi o kwalifikacje intelektualne pana Dudy. To jest ten sam prokurator, także tak jak mówiłem, te same osoby, tak jak prokurator Ziarkiewicz, mamy taki licznik najbardziej upolitycznionych prokuratorów w Polsce, Ziarkiewicz z tych 70 spraw jest w 7, jest absolutnym rekordzistą. To jest sprawa oczywiście Romana Giertycha, sprawa Pawła Wojtunika, sprawa Kuby Karnowskiego, byłego szefa PKP, sprawa też moja i jeszcze parę innych. Oczywiście też, jeżeli chodzi o te śledztwa, które wiążą się raczej z niedopełnieniem obowiązków, no to też sprawa przecież Szymczyka i brak tutaj jakiegoś rodzaju poważnego prowadzenia tej sprawy w kierunku faktycznie tego, co się wydarzyło z prowadzenia niebezpieczeństwa, odpalenia tego granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji, a oczywiście też jest wątek związany z tym, że brat Szymczyka w zorganizowanej grupie przestępczej jako jedyny właśnie z osób, którym stawiano zarzuty, miał uniknął tymczasowego aresztowania, bo prokurator taki wniosek o areszt Ziarkiewicz w tym wypadku kazał swoim podwładnym wycofać. No właśnie, czyli mamy, bo teraz jeszcze to powiedział pan na część pierwszą, a co z tym zrobieniem z państwa rosyjskich agentów, bo to się... No to jest sprawa bardzo ciekawa, bo jest szczególnie perfidna, bo to jest trochę tak, ja takiego porównania często używam jakby ze strażaka zrobić piromana i oczywiście zawsze można odpowiedzieć, że wśród strażaków też się zdarzają piromani i to, że my pomagaliśmy kiedyś Ukrainie, no to wcale nie świadczy o naszej niewinności czy czystości, no bo mogliśmy sobie w ten sposób budować legendę, no tylko, że to jest takie rozumowanie troszeczkę tak na zdrowy rozsądek najczęściej, a zapewne absurdalne, bo moglibyśmy jeszcze bardziej pomagać Ukrainie i wtedy im bardziej pomagaliśmy, tym bardziej jesteśmy podejrzani, bo sobie próbowaliśmy stworzyć lepszą legendę, więcej w to służby rosyjskie, dajmy na to, które za nami stoją, zainwestowały. Więc rozumowanie jest to oparte na szczególnej logice i ciekawe jest oczywiście to, że czysto instrumentalnie taka narracja się pojawiła dokładnie wtedy, kiedy ja wyjechałem w 2017 roku w lipcu z takim tekstem, który prawicowe publiczne tak zwane media z TVP na czele i ze Szczujniami Karnowskich okrzyknęły planem na Majdan w Polsce. To była taka lista 16 pomysłów, taka mini analiza idei na obywatelskie nieposłuszeństwo, w której się oczywiście odwoływałem też do tego, co robili Ukraińcy na Majdanie i nie tylko, natomiast zastrzegałem, że chodzi tutaj o protesty pokojowe jednoznacznie. Mimo tego ten disclaimer gdzieś całkowicie został zignorowany i Majdan już wtedy też zaczął być prezentowany przez te wszystkie szczujnie, nie jako protest taki słuszny, wolnościowy w walce z brzydką dyktaturą,
tylko tak samo jak to jest w rosyjskich kliszach propagandowych, jako coś inspirowanego z zewnątrz, przez jakieś wraże siły Niemców, Brukselę, George'a Sorosa. No w tym wypadku ten polski Majdan to też miał mieć związek z Rosją oczywiście, a to się wiązało z kolei z tym, że nas, mimo naszej proukraińskiej działalności, połączono przez brata mojej żony z rosyjską flotą czarnomorską. Rodzina mojej żony rzeczywiście pochodzi z Krymu i brat żony kiedyś tam prowadził różne zakłady przemysłowe, wśród których kooperantów, tak, kiedyś tam w innych realiach zupełnie, mogła być też rosyjska flota czarnomorska, nawet do końca tutaj ja sam wiedzy takiej nie mam z tym nic wspólnego, moja żona również. Natomiast w związku z taką teorią zrobiono z nas rosyjskich agentów i uporczywie się tego trzymano przez wiele lat. My podjęliśmy tutaj kroki prawne, wytoczyliśmy na bazie tego i też paru innych oskarżeń typu lewą kasę czy pranie pieniędzy, 20 pozwów o ochronę naszych dóbr osobistych zainicjowaliśmy i w zasadzie wszystkie do tej pory wygrywamy, już chyba 7 czy 8. Głównie w pierwszej instancji, bo to trwa bardzo długo, więc te sprawy jeszcze się zasadniczo nie pozamykały. Jedną ze spraw, które wygraliśmy, jest właśnie pozew przeciwko Maciejowi Wąsikowi, który był bardzo odważny, a potem w sądzie, co zresztą jest nagrane i też relacjonowaliśmy na Twitterze szeroko, tak zaczął się trochę półgębkiem z tego wycofywać, twierdzą, że on nigdy nie powiedział, że my jesteśmy rosyjską agenturą, tylko zwracał uwagę na pewne wątpliwości i krótko mówiąc umniejszał i bagatelizował. No sąd oczywiście tutaj no nie dał mu wiary, Wąsik ten proces przegrał z Kretesem, chyba w 100% tutaj nasze roszczenia wyrokiem sądu zostały podtrzymane. Natomiast jeżeli chodzi o te podsłuchy w hotelach, to się też z tym wiąże, ponieważ częścią motywacji Wąsika właśnie z tą inwigilacją nielegalną miało być to, że miał z nami ich proces i chciał za wszelką cenę wyprodukować jakiegoś rodzaju kompromat, po to, żeby mnie pogrążyć, czy to medialnie w TVP, czy też na użytek właśnie stricte sądowy, procesowy, pokazać, że jednak są jakieś przesłanki, żeby mówić o mnie per ruski agent. I oczywiście tutaj była ta inwigilacja, o której mówił Ziółkowski, sygnalista, który pokajał się po jakimś czasie i do nas przyszedł. Natomiast też była szykowana prowokacja, proszę sobie wyobrazić, do tego stopnia, że miałem zostać przeniesiony pod pretekstem błędu w systemie rezerwacyjnym w hotelu, z hotelu na lotnisku do hotelu Hyatt, właśnie w sąsiedztwie dawny Hyatt, już teraz Regent, jeśli dobrze pamiętam, przy rosyjskiej ambasadzie. I w tym hotelu miał się spotykać i półświatek warszawski i różne też się zatrzymywać osoby związane z rosyjską ambasadą i miano zaranżować po prostu jakieś zdjęcia, że siedzę przy jakimś stoliku albo tak to wygląda, z kimś podejrzanym, jakimś atasze wojskowym na przykład rosyjskiej ambasady czy jakimś szemranym rosyjskim biznesmenem i wtedy zrobić z tego w ich stylu ujawniamy z kim spotyka się Bartosz Kramek. Także to była tego rodzaju intryga, która jednak spełzła na niczym. A teraz to tak podsumowując, no bo zrobiliście raport, który pokazuje patologię. Czy jest jakiś pomysł? No bo częściowo są to patologie wynikające no, z zachowań ludzkich, jak w przypadku pana Ziarkiewicza, który no, ewidentnie łamie prawo, to już nie jest nawet domniemanie, bo tam się pojawiły decyzje, konkretne decyzje sądów stwierdzające, że po prostu jego działania są bezprawne i będzie musiał za to odpowiedzieć, ale oprócz tego no, mamy te przykłady, gdzie zmieniano to prawo, na przykład w pana wypadku pan wspomniał o tym, że no wprowadzono to wzmocnienie pozycji prokuratora pozwalające mu blokować zwolnienie podejrzanych, czyli tak jakby w momencie, w którym sąd ocenia, że można zwolnić, to on jeszcze ma prawo do kolejnej próby. Czy są takie rzeczy, które uważacie, że powinny zostać natychmiast jak najszybciej zmienione przez nowy Sejm? Czy też to dopiero jest ta praca, która zostanie wykonana? Czyli które z tych regulacji pisowskich wprowadzonych, no chociażby wspomniał pan o owocu zatrutych, o legalizacji owoców zatrutego drzewa, że można komuś przyjść do domu, powiedzieć, że się coś u niego znalazło, nie mając żadnych... Ujawnianie akt, panie redaktorze, kolejna rzecz, można ujawnić akta, prokurator to robi ich dyskrecjonalnie i może w interesie
społecznym w swojej własnej arbitralnej ocenie ujawnić dowolne akta, dowolnie zmanipulowany fragment tych akt, zrobić to na konferencji prasowej i pognębić też reputacyjnie osoby, która stoi po drugiej stronie barykady, która się broni przed takimi zarzutami, a pan, załóżmy, jako osoba, której postawiono zarzuty, tego zrobić nie może, czy też pana obrońca. I to pięknie określiła kiedyś pani redaktor Ewa Siedlecka w Polityce, jako tak zwaną nierówność broni i szereg zmian w szeroko rozumianym prawie karnym. To jest w prawie o prokuraturze, w kodeksie karnym, jeżeli chodzi o zaostrzenie sankcji za różne przestępstwa, a to też ma znaczenie, jeżeli chodzi, tak jak mówiliśmy, o stosowanie aresztów tymczasowych, ale też przede wszystkim w kodeksie postępowania karnego. To była taka konsekwentna ewolucja, często właśnie z inicjatywy Ziobry, która prowadziła tą prokuraturę i polskie prawo karne jako takie w kierunku modelu stalinowskiego. I tutaj rzeczywiście to, co powiedzieliśmy, to jest tylko część z tych patologii. Na pewno należy, nie będę tutaj oryginalny, o tym się dużo mówi, odpolitycznić Urząd Prokuratora Generalnego, rozdzielić go z ministrem sprawiedliwości. Prokuratura, no co jest teraz, no politycznie nie ma takiej większości, ale powinna być idealnie umocowana konstytucyjnie, podobnie jak sądownictwo. I wreszcie są też bardzo ładne projekty reformy prokuratury przygotowane przez Lex Super Omnia, które mówią, że prokurator generalny jako taki też takiej władzy więcej mieć nie powinien i generalnie przełożeni prokuratorów też powinni mieć ograniczone uprawnienia, a prokuratorzy prowadzący dane postępowanie powinni samodzielnie o toku takiego postępowania, jego biegu, o podejmowanych decyzjach decydować, właśnie nie oglądając się na swoich przełożonych i na ewentualne konsekwencje dyscyplinarne. A ja przypomnę jedną rzecz, to tutaj tak trochę poza naszą rozmowę. Bo... A jeszcze jest kwestia rozliczeń, tutaj jeszcze nie powiedziałem, tak. Ale oczywiście teraz... A to za sekundę, bo to ja tak... Nie obawia się pan, bo ja właśnie a propos rozliczeń też, to też możemy zaraz przejść płynnie, bo jak pan wspomniał o tym uniezależnieniu prokuratury, to właśnie taką decyzję podjął w 2009 roku Donald Tusk, rząd PO-PSL, podjął decyzję właśnie rezygnacji z kontroli politycznej nad prokuraturą i to się skończyło tym, że w 2014 roku ta prokuratura zrobiła wszystko, nad którą nie miał żadnej zwierzchności rząd. Po pierwsze, żeby mu zaszkodzić, to była ta słynna akcja nasłania ABW na redakcję Wprost, gdzie do dzisiaj pokazuje się jako przykład opresyjności działań Tuska, wyrywanie laptopa redaktorowi naczelnemu, nie dodając, że rząd nie miał z tym nic wspólnego, ponieważ prokurator generalny, który nadzorował to Andrzej Seremet, był naznaczony przez Lecha Kaczyńskiego, a Tusk, nawet jak go chciał odwołać, to potrzebował, bo taka była konstrukcja ustawy, potrzebował do tego zgody PiS-u. I to jest pierwsza sprawa. I tamto śledztwo było poprowadzone w taki sposób, żeby winni, bo tam przecież wiemy już dzisiaj, że były łączniki rosyjskie, to wiemy z publikacji Grzegorza Rzeczkowskiego dosyć mocne, te wątki, związki Falenty z Marka Falenty, który dokonywał tychże nagrań, jego współpraca z rosyjskimi firmami, którego była bardzo opłacalna finansowo dla niego, już niespecjalnie dla nich, one z jakichś powodów go kredytowały na dziesiątki milionów dolarów. I druga rzecz, którą on sam ujawnił w 2019 roku, rozczarowany, jak go potraktował PiS, że on konsultował w pewnym momencie swojego przestępstwa z samą górą PiS-u, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, kontynuowanie tego procederu. I ta prokuratura ewidentnie za rządów Donalda Tuska w 2014 roku nie zdecydowała się na wyciąganie konsekwencji, licząc ewidentnie, że po zmianie władzy będzie miała profity. I ci prokuratorzy, którzy to nadzorowali, te profity dostali. I teraz pytanie. Jak mówimy o rozliczeniach, skąd gwarancja, jak zrobimy niezależną od polityków prokuraturę, że ta prokuratura nie powie, że w sumie to na co będziemy tam kolegów karać za to, że się wysługiwali PiS-owi? Jeżeli chodzi o gwarancję, to jej no nie ma jako takie, ciężko cokolwiek gwarantować, natomiast ja tutaj też ryzyka takiego nie widzę, ponieważ są kadry, Stowarzyszenie Lex Super Omnia i jest ta grupa, to środowisko prokuratorskie, które naprawdę też jest pokrzywdzone
Tak, może też źle zabrzmi, to trochę by brzmiało jak osobista wendeta, że jest tutaj motywacją, jeżeli chodzi o przeprowadzanie oczyszczenia prokuratury. Natomiast faktycznie mamy prokuratorów, którzy zdali egzamin w ostatnich latach i to powinna być ta kadra, która teraz powinna o kierunku działalności prokuratury decydować. I zresztą też warunkiem takiego odzyskania społecznego zaufania do tej instytucji jest głęboka reforma instytucjonalna i też wydaje mi się, że indywidualne rozliczenia będą takim memento na przyszłość, jeżeli one nastąpią. Natomiast no, to jest też kwestia taka, że jak są zawiadomienia i są prokuratorzy, którzy są niezależni, są pod presją medialną, społeczną, a nie pod presją polityczną, jak to było w ostatnich latach, no to wtedy też będą się musieli w tych uwarunkowaniach odnaleźć. I wtedy na przykład my też mamy taki projekt Listy Hańby. Przygotowaliśmy parę projektów zawiadomień, aktów oskarżenia i też klub Lewicy miał tutaj swoje opracowania. Platforma Obywatelska też podobnie w tym kierunku zaczęła działać. Więc tutaj z wielu stron jest już presja, jest takie oczekiwanie i są pewne przymiarki do tego, żeby w tym dniu zero, kiedy już prokuratura będzie niezależna, z tymi zawiadomieniami wyskoczyć i pozwolić właśnie prokuratorom popracować, jeżeli chodzi o szereg przestępstw tak zwanych urzędniczych, czy to jest klasyczne 231, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czy to są przestępstwa tak zwane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, typu fałszywe oskarżenia, czy fabrykowanie dowodów, czy wywieranie wpływu na czynności sądu, więc tutaj rzeczywiście ta baza pod to jest skonstruowana, ale pan postawił ciekawe pytanie, nie myślałem o tym wcześniej rzeczywiście, natomiast jeżeli chodzi o to, co się działo za prokuratora Seremeta, no to też wydaje mi się, że częściowo to wynikało z tego, że nie rozliczono tak zwanego pierwszego PiS-u i pamiętamy, co się stało z wnioskiem o Trybunał Stanu dla Ziobry i też osoby w służbach, w prokuraturze, już jeszcze za czasów Seremeta wobec Ziobry dalej pozostawały, też chociażby słynna była delegatura wrocławska, z tego co pamiętam, czy też chyba Śląsk, które były pod wpływem Ziobry i które tak naprawdę grały też chyba trochę z Falentą na jego korzyść, na korzyść interesów, szerzej mówiąc, pisowskich, więc brak tego personalnego oczyszczenia tutaj był też problemem. Sam fakt, że Seremet został faktycznie niezależnym prokuratorem generalnym, no to jeszcze tutaj nie był wystarczającą zmianą i też te zmiany też tak naprawdę nie zdążyły okrzepnąć, bo już w 2015 roku przecież dochodzi do władzy PiS i rozpoczyna się regularna demolka. No to właśnie, to co jeszcze a propos rozliczeń, tak już na końcu, co oprócz tej prokuratury, no ona, wiadomo, ona zostanie odbita i z tego co wiem szybciej niż to się wydaje PiS-owi, któremu się wydawało, że zabetonował, ale jak rozmawiałem z Romanem Giertychem, no to zasugerował, że panowie nie potrafią napisać nawet ustaw, które mają gwarantować bezpieczeństwo. Ale ustawy dalej wetuje prezydent, więc to nie jest kwestia tego, że ustawy nie można zmienić, tylko tego jak się ustawi... Ale też ta ustawa, którą przegłosowali, która miała zabetonować, to po prostu nie betonuje i nastąpi to przejęcie prokuratury. I co dalej? Jakie będą? Czy po prostu będziemy składać doniesienia, czy macie państwo jako Fundacja Otwarty Dialog jakieś systemowe podejście poza składaniem po prostu kolejnych doniesień? No to jest bardzo ważne, żeby te zawiadomienia tutaj poszły w ruch, więc tego bym nie bagatelizował, natomiast te projekty zmian Lex Super Omnia właśnie przygotował i to polega też na daniu większych gwarancji niezależności prokuratorom liniowym i też oczywiście musi pójść tutaj pewna systemowa weryfikacja kadr prokuratorskich, podobnie zresztą w sądownictwie, to jest teraz też na łamach prasy szeroko dyskutowane, bo się trochę różne koncepcje zaczęły tutaj ścierać. Czy mówimy o jakiejś weryfikacji indywidualnej, czy będzie weryfikacja właśnie systemowa w przypadku neo-KRS-u na przykład, że wszystkie powołania zostaną uznane za nieważne i wszyscy wrócą tam, skąd przyszli. I to jest stanowisko środowisk sędziowskich, a z kolei Helsińska Praw Człowieka tutaj bardziej w takim duchu, w cudzysłowie humanitarnym, optuje za tym, że no jednak trzeba to rozpatrywać bardziej indywidualnie i przewidzieć ścieżkę odwoławczą i tak dalej.
Natomiast no, tego rodzaju zmiany też powinny dotyczyć prokuratury. Będą w prokuraturze o tyle łatwiejsze, że prokuratura szczęśliwie no, w tym wypadku, jeżeli chodzi o zaprowadzanie w niej zmian przywracających praworządność, nie jest umocowana konstytucyjnie. I tutaj nawet też myślę, że niezależnie od tego, jak ten proces oczyszczenia będzie szybko przebiegał, to tak jak widzimy, gro prokuratorów chyba nie z powodów ideologicznych postanowiło wskoczyć do łóżka panu Ziobrze, tylko po prostu cynicznie, koniunkturalnie, kunktatorsko, bo to się opłacało, więc ja nie wykluczam, że kiedy poczują, a już chyba trochę czują ten wiatr zmian, to się zaczną inaczej zupełnie ustawiać i nagle się przeobrażą tutaj w obrońców demokracji, którym wcześniej ewentualnie przełożeni nie pozwalali za bardzo pobrykać, co oczywiście będzie bardzo wymowne, ale też samo w sobie już pozytywne, więc od tego podejrzewam to się zacznie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Bartosz Kramek. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, no i współautor raportu dotyczącego nieprawidłowości zarządów PiS od PiS i Zjednoczonej, ZIEP-ów, Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej, Suwerennej Polski. Ja się gubię w tym wszystkim, jak oni się tam mówią. Suwerenna. Prokuraturze raportu oczywiście. Tak, bo to prokuraturze. Polecamy. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.